Witam serdecznie panowie i panie. Krótka analiza to jest akurat konto realne tutaj Mforex, yy, natomiast skupiam się głównie na wykresach. W, innej, w innym momencie zobaczycie transakcję podczas naszej kampanii kursu trzymiesięcznego, która rozpoczyna się we wrześniu, czyli od zera możecie uczestniczyć w kursie, który trwa trzy miesiące i rok. Yy, tutaj natomiast pokażę wam kilka momentów transakcyjnych, które mogą być najbardziej wartościowe na ten moment. Dosłownie na chwilę, które spoglądamy na wykresie, tak? Pierwsza kwestia. Tutaj tworzy się pattern powtarzający się na eurodolarze, natomiast zobaczcie, że to jest, sorry, tutaj ucieka mi wykres. Zobaczcie, że to jest nieduża fala ABC. Czyli dosłownie tutaj ten odcinek może się kończyć na wsparciu oporze takiej prostej akceleracji. Natomiast ile było szans, ile jest szans, zobacz na wykresie 5, zobaczycie trade, który pokazywałem, który zarobił 3049 zł dokładnie, czyli 3000 w skrócie, tak? To był trade tego typu, yy, gdzie wchodziliśmy w rynek yy, w tych rejonach yy, na transakcję krótką która chwilę później runęła na wsparcie-oporze. Zobacz jak tutaj wsparcie-opór jest przebijane. To też jest technika, którą uczysz się w kursie, tak? A, B, C jest przebicie, jest to pierwszy wariant przebicia wsparcia-oporu. Tutaj zobacz całkowita jest negacja. Tutaj było Zejście w dół poniżej wsparcie, cofnięcie się i znowu zejście w dół. To jest jeden z pierwszych wariantów najbardziej, zobacz, na samym tym odcinku mogłeś zarobić, na samym tym odcinku mogłeś zarobić 2-3 tysiące złotych tradując dwoma lotami, czyli bardzo niedużą transakcją, może nie najmniejszą, nie jest to mikrolot, ale transakcją bardzo niedużą, powtarzam, bardzo niedużą, którą mógł otworzyć każdy na koncie tak naprawdę kilku tysięcy złotych, kilku tysięcy dolarów. Zależy gdzie to konto masz otwarte, tak? Także Także w tym momencie powiem tylko, że kolejne momenty też zobacz, tu jest flaga typowa, która też zeszła w dół na wykresie 5, także też można było zarobić tutaj dosłownie kilka pipsów, także jeżeli to jest scalping jakimś większym lotem, lot, lotami, przykładowo pięciolotową pozycją, no to tutaj można było dobrać już 500 czy 5000 dolarów w tym przedziale, tak? Tym niedużym ruchem dosłownie 15, 20, 30 minut, to odnośnie tego, co działo się w ostatnich momentach. Zobacz, jak ten wykres jest taki blady, bez tych ustaleń, czy tego, co ja zakreślam, to tak, tak sobie wygląda. tak? A jak pokażesz y, gościowi na szkoleniu, czy sobie y, tego typu najprostsze momenty, i to, że tutaj mieliśmy typowy, powtarzający się pattern, który wyglądał też w ten sposób: tak? tutaj była świeca i nagle jest cień. I co ten cień. Ten cień po świecy czerwonej, po przebiciu wsparcia oporu, co on będzie oznaczał? No, to jest słuchajcie proste, jak krowie na rowie, polskim przysłowiem. Nie mówię, że trading jest taki prosty, bo trzeba znać jeszcze godziny handlu, trzeba wiedzieć, jak tutaj dynamika ceny powinna chodzić. Trzeba wiedzieć, czy tu wejść w rynek, czy tutaj w pozycję 1, czy w pozycję 2, albo 1 i 2, jak zesplitować transzą, jeden locik, drugi locik, przykładowo tak. Także to są takie detale, których uczysz się na kursie. Także we wrześniu startuje pełna edycja mentoringowa. Natomiast analiza na ten tydzień i ogólnie. Żeby, żeby podsumować analizę taką bardziej tygodniową, to przełączam na wykresy H4 i tutaj widzimy, co się dzieje na wykresach H4. To samo, zobacz, typowe powtarzające się układy i kolejny układ. Natomiast jak to jest jeden, drugi, trzeci taki układ, to tu jest najprostszy sposób, żeby wtopić pieniądze, tak? Także często jest to SOP, 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 szybki odwrót pozycji. Nie zawsze, no bo trend spadkowy będzie miał prawdopodobieństwo większe spadku dalej czy odwrotu pozycji. Ja tylko mówię, że y, tego typu spadki po fali ABC albo po czterech realizacjach zysku, bo tutaj RZ, realizacja zysku to są te momenty 1-2, które są też bardzo dobre do handlu. To nie oznacza, że po trzeciej rynek odwraca. To są też teorie spiskowe początkujących, tak? początkujących youtuberów, których my się uczymy, wiemy, jak wygląda ta nauka, ja też się uczyłem w ten sposób, tak? Uczysz się na YouTubie bezpłatnie, a później takie są tego efekty. Że słyszę, że ludzie tutaj na tym szczycie tego wykresu, nie wiem, czemu tutaj. Nie pozwala mi rysować ten wskaźnik. Sekundę, próbuję tutaj, no, próbuję to je pokazać. Na, na szczycie tych wykresów są teorie spiskowe, że wykres odwróci. A później jak raz na 100 razy się uda, to ci powie taki człowiek. Nie mówiłem, że będzie odwracał tutaj, tak? Trzeba było wchodzić w rynek. Ja mówię, jesteś szalony, jesteś kompletnie szalony. Tutaj w prawdopodobieństwie większe było wzrostu. Tak, normalnie. Natomiast y, dlatego nastąpił spadek, bo jesteśmy w trendzie jakimś większym spadkowym, jak zobaczymy, tak? I tutaj to były raptem dwie fale, czy fala ABC, tak, ABC, y, czyli taka podwójna fala. Uderzeniowa, która na sparciu o porze większym, zobacz się skończyła, tak, ale prawdopodobieństwo większe było kolejnego wzrostu, a nie spadku po takich uderzeniach kupujących, tak? Ale normalny też rynek zaczął spadać. Także tutaj w trendzie spadkowym to nie jest normalne, że ktoś zacznie tutaj obstawiać wzrosty przykładowo, tak? No nie, ale jednocześnie mówię, że, że te spadki raz, dwa, trzy, no być może nie jest to najlepszy moment do zajmowania czy z tej pozycji krótkiej, czyli sprzedażowej, czyli spadkowej dalej, tak? To tak odnośnie euro dolara i, i teorii spiskowych. Natomiast na S&P 500 na H4, to co otwierałem pozycję teraz w nocy, to było dokładnie tutaj. Czyli co to jest tak naprawdę? Bardzo zaznaczony swing trading. Ale co jest errorem z reguły początkujących i nie tylko traderów, którzy na takim swingu chcą odebrać pieniądze, tak? Tutaj wejdą w pozycję 1, gdzie zaznaczam TIKiem, tak? Ale stop loss ustawić i tutaj na S&P 500. Taki zawodnik, tak? No bo... Uczył się, tak jak ja, tradować na YouTubie. Tylko słuchajcie, ja się uczyłem 5-7 lat, a akcje tradingu uczyłem się 15 lat. Także miałem ten czas na YouTubie, jeżeli chcesz się uczyć 20 lat na YouTubie, a później i tak się zatrudniłem w domu tradingowym, i tak się zatrudniłem w banku, żeby być bliżej pieniędzy, tak? A później w domu tradingowym. Stop loss na tym wykresie pokazywałem, że powinien być 2-3 duże poziomy powyżej porów. Tak, żeby tutaj nie wyleszczyło typowych właśnie znaczy leszczy niech wyleszcza, ale nikt ciebie nie wyleszcza i rynek zacznie spadać. Tutaj akurat nie było tego mocnego wyleszczenia, tylko rynek posunął się do przodu, znaczy w dół. Natomiast z reguły będzie to ten moment wyleszczenia, czyli SP 500 będzie odwracał, zobacz, on próbował. Ja może zrobię tutaj zoom. Zoom tego, tego momentu już więcej się nie da. ok. Także zobacz, tu jest wsparcie opór, tu jest spadek tak, ktoś mógł otwierać tu pozycję i jeszcze wykres, bum, boom, bum, boom, boom boom. próbuje tutaj pierwsze, drugie, najbliższe wsparcie oporu wyleszczyć. Nie miał za dużo siły kupujących, to od tego wsparcia oporu, boom znowu poleciał w dół. Ale próbował, on za każdym razem próbuje. Słuchajcie, S&P 500 to jest typowy, powiedziałbym, gracze, którzy tutaj tradują, to jest albo duży hedging, albo właśnie mocno tradują na wyleszczenie zwykłej populacji która stop lossy ma krótkie albo, albo traderów, czyli grają na domy tradingowe, które mogą stop lossy mieć ustawiane gdzieś ciaśniej i zamykają, y, muszą zamykać te pozycje i otwierać nowe co chwilę, tak? bo na tym zarabia dom tradingowy. Dom tradingowy nie zarabia na Twoim zysku, tylko na obrocie lotów, tak? Z dwóch lotów w domu tradingowym płacisz 20 dolarów commission. Płacisz domu tradingowemu ze swojej kieszeni, czyli ty zarobisz przykładowo 200 dolarów tak, na tych dwóch lotach rynkiem spadkowym w domu tradingowym, to ty tak naprawdę zrobiłeś 180, bo 20 oddałeś domu tradingowego prowizji. Ale dom tradingowy tak naprawdę zapłacił 8 dolarów prowizji, a ciebie zjebał 20. Rozumiesz już, na czym polega praca w domu tradingowym? Życie nie jest takie piękne, jakby się mogło wydawać, nawet na pięknych zdjęciach czy obrazku. Moja praca też nie jest taka łatwa, ani życie w Meksyku, na Karaibach, ma też swoje minusy, tak? Także w domu tradingowym wciąż można zrobić bardzo duże pieniądze, bo to mówimy o wartościach 50, 100, 150, 200 tysięcy funtów na przestrzeni 3 miesięcy czasu, czyli kwartału, tak? Czyli jesteś w stanie zrobić co? półtora no miliona w przeciągu trzech miesięcy, czy, czy pół miliona pół, półtora miliona dobrzy traderzy, tak? Ale też więcej, niektórzy ludzie podejrzewam. Tak było przynajmniej w przeszłości. Natomiast w przeszłości to mam na myśli 12 lat temu, jak ja tradeowałem, tak? W domu tradingowym. Teraz te sumy mogą być odpowiednio większe, tak? Wtedy, wtedy 1,5 miliona złotych, to było więcej pieniędzy niż teraz. No tak czy siak. Tutaj widzisz, że jest swing, ale ta fala ma charakter bardziej realizacji zysku, czy bardziej ma charakter przyspieszenia. Sprzedaży, tak jak tutaj, przyspieszenia, tak jak tutaj, z momentami realizacji zysku, też najlepszych patternów, tak? Zobacz, że czasami, jak pattern występuje, trzeba wiedzieć, jakie wychodzą dane, bo to nie, zobacz, on akurat tutaj spadł, więc ktoś krótkoterminowo zarobił. Ale jak ktoś celował w drugą taką falę A, jak tutaj wielki spadek, że się wykona tutaj duża fala B, no to się wtedy przejechał na zero, go zamknęła, a może nawet wszedł straty. Ktoś, kto nie wiedziałby, że tu wychodziły dane, że, że było to otwarcie rynku o albo inne sytuacje się pojawiały w życiu, no to by się mocno przejechał. Dlatego, dlatego mówię, że trzeba opanować kurs. Na YouTubie nie nauczysz się tradować, bo jest tutaj zbyt wiele czynników, niestety, a tych czynników jest 3, 4, 5, 6. Nie, nie, 58 tysięcy, których trzeba się nauczyć, tylko 3, 4, 5, 6 czynników, które się powtarzają, tak? już no, tutaj na przykład jesteśmy na wsparciu oporze, który został przebity i rynek tu siedzi. Bardzo dobra sytuacja do szukania pozycji krótkich, bo rynek siedzi na minimum, tak? Co to znaczy siedzi na minimum? To znaczy że wciąż jest przewaga. Zobacz, tu też był taki swing jak na S&P 500 przed chwilą. Tu też są paterny, przypominam, to jest złoto, wykres D1. Tu też są paterny zwycięskie wszędzie, tak? Tu też jest przebijanie, zobacz, Testu, tak jak wcześniej omawiałem, że to jest yy, przykładowe przebicie, tu niefortunne, które nie wyszło, a tu jest fortunne, które typowo omawiamy na szkoleniu, jak wchodzić w tego typu rynek. Banalny odbiór kilkuset czy kilku tysięcy dolarów w banalny sposób, jak ktoś wie, jak to robić, tak? Tutaj, tak samo, zobacz, testy. Testy wsparcia oporu, gdzie tu akurat wsparcie oporu było duże, jakby ktoś nie zauważył i odtąd też rynek odwraca. Ale na wsparciach oporach, na samych wsparciach, no nie nauczysz się do końca tradyować, chyba że będziesz miał wsparcia i testy bardzo dobre i dynamikę ceny. Jeszcze trzy podstawowe kwestie i już mógłbyś na wsparciach oporach tylko tradeować, co się tutaj wydarzy, czy rynek odwraca, czy, czy jaka jest dynamika ceny, i już jesteś na mistrzowskim poziomie, opanowując jedną technikę. Na kursie mentoringowym u nas opanujesz. Tą technikę jedną, dwa, opanujesz 12 powtarzających się układów, trzy, y, opanujesz szybkie odwracanie pozycji, cztery, aktywny y, scalping, w skrócie, y, tutaj aktywna strategia scalpingu. Y, także, także bardzo szybko opanujesz pierwsze kilka tych rzeczy, a także odczytywanie czystego wykresu, analizy technicznej, to jest piąta rzecz, tak? Analiza techniczna, czysty wykres, i szósta, to jest trading na danych, czyli newsy wychodzące. Jeżeli ktoś o tym nie wie, ja się tego nauczyłem w domu tradingowym, to może się nauczyć tego z nami i na szkoleniach w domach tradingowych, które prowadzę regularnie. Także to są takie najprostsze rzeczy, których nauczysz się. Z reguły większość rzeczy na rynku, czyli kursów innych, z całym szacunkiem nie mówię o polskich, tylko zagranicznych, które są prawdopodobnie jeszcze lepsze niż w Polsce. To otrzymujesz, słuchaj, 20% punktu pierwszego, 5% czy 10% jakiejś strategii, która jest skomplikowana, tego co u nas, tak. Reszty kwestii cię nie uczą, i tutaj szóstego punktu też nie. Także z reguły w ten sposób wygląda kurs tradingowy, że część dwóch raptem punktów, które tutaj u nas uzyskujesz w całym mentoringu, to na normalnym szkoleniu online jest, czyli uzyskujesz jakąś skomplikowaną strategię, która nie jest funkcjonalna i której się musisz uczyć miesiąc. Ja strategię Ci pokazałem właśnie tutaj powtarzający się układ, tak yy, tutaj drugi powtarzający się układ, yy, a w innych momentach yy, tutaj pokazałem tobie, jak testy wyglądają. Także trzy strategie pokazałem Ci w 10 minut, tak? Także to nie jest jakaś filozofia, jak ktoś to robi na co dzień, tak jak mechanik nie musi ci tłumaczyć dwóch godzin, jak zmienić koło, czy jak wymienić olej, jak on to robi trzy razy dziennie w różnych samochodach, tak? Także tutaj tak samo. Także wydaje mi się, że na tym punkcie yy, zakończymy. Zobaczcie, jakie mamy tutaj większe szanse: że ry rynek urwie się yy, w dół, czy że będzie dalej rósł? Tak? Czy urwie się w dół, czy będzie dalej rósł? No, zdecydowanie szanse są większe wzrostowe. Tutaj to jest ropa. Ropę mamy na wykresie D1. Zobacz, ile jest kupujących ponad wsparciem oporem. Wykres czuje się komfortowo, także w ten sposób będziemy omawiali wykresy. Dołącz do webinaru w linku poniżej, dołącz do naszych spotkań, dołącz do kursu mentoringowego. Ja tutaj patrzę, jak się euro rozwija, euro znowu zaczęło rosnąć. Tutaj muszę podpytać mojej rodziny, czy posprzedawali euro, które mieli, bo, bo mają tendencję, żeby sprzedawać jak najniżej, znaczy oddawać euro, a kupować jak najdrożej euro, nie? czyli odwrotnie, niż powinniśmy robić. To taka tendencja w mojej rodzinie, także. No, ale przypadkiem albo nie przypadkiem nie odpowiadam za funkcje finansowe, rodzinne, inne czy innych ludzi, jak również nie doradzam. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie doradzam w którym momencie kupować, sprzedawać, ani nie doradzam Wam, ani nie, nie sugeruję bliskim, również to jest ważne zaznaczenia. Ja tylko pokazuję, w jaki sposób ja traduję i w jaki sposób rynek powtarza pewne powtarzające się transakcje, których sam możesz się nauczyć, nawet za pomocą prostego kursu, czy sam możesz skopiować, tak. Czy sam możesz ich doświadczyć w momencie, jak o tym mówimy na żywo, czy możesz widzieć na transakcjach użytkowników naszych kursów, czy w naszej grupie, że oni pokazują te wszystkie trade, jak wchodzą w rynek i tak odbierają po 500-700 dolarów przeciętnie dziennie. Ci, co już mówię, tradują co najmniej kilka tygodni, tak? Nie mówię, że w pierwszym tygodniu, no. chociaż też są takie przypadki notorycznie. Pozdrawiam serdecznie, Michał Wiśniewski z tej strony. Przypominam tylko, jeżeli interesujesz się tradingiem, a jeszcze nie byłeś na naszej stronie, to tutaj w zakładce bezpłatny kurs pod adresem forexistrader.pl znajdziesz bezpłatny kurs, kurs początkujący gratis o wartości 1250 zł dokładnie, bezpłatne webinary, zapis, pierwsze przykłady transakcji Tutaj są szkolenia na żywo, również obejrzysz pierwsze, tak żeby się nie nudził, czekając na webinar na żywo, tak? Dzienne analizy z przeszłości z ostatnich 12 lat przykłady oraz w zakładce co i jak zobaczysz opinie klientów i transakcje w grupie, czyli jak ludzie tradują już. Jak również bardzo ważna informacja, to broker. Jeżeli nie masz jeszcze konta brokerskiego, czy, czy byłeś u jakichś rosyjskojęzycznych brokerów, którzy nie, nie wypłacili to pieniędzy, to warto zmienić to na brokera, który rzeczywiście jest się rozwinąć. Tutaj, jeżeli nie masz u nas zakupionych kursów, to jest idealna sytuacja, bo trzymasz Wartościowe kursy o wartości 3000 bezpłatnie, otwierając z naszego polecenia. O tu jest już przycisk załóż konto i tak dalej. Jeżeli masz już wszystkie nasze kursy w pakiecie typu kurs mentoringowy, to też to jest idealna sytuacja, bo będziesz podłączony do naszej grupy u brokera Vantage. Jest polsko obsługa cały czas na WhatsAppie, jesteśmy z panią. Ma na imię Kaja, która odpowiada za obsługę. Jest Polką, czyli jest pełne wsparcie na czacie w czasie rzeczywistym, praktycznie 2-4 h W języku polskim z osobą, która odpowiada za te rachunki w naszej grupie, bardzo dynamiczna osoba, bardzo dynamiczny broker. Transakcje wchodzą tak, jak powinny, i, i też odbieramy od nich wypłaty. Także to jest najważniejsze, tak? Czyli najważniejsze rzeczy są spełnione, także czekam na więcej Waszych opinii, również odnośnie brokera, a także odnośnie naszych kursów, tak? Także pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, trzymajcie się, hej!